No właśnie, nie tylko trenerzy online są źli, już trochę kontynuując poprzedni temat, ale trenerzy, którzy działają normalnie na siłowniach, co można zaobserwować, niesamowite rzeczy, co oni potrafią robić, nie? Przykład? Gość wiosłował na ławce ostatnio w McFitie i jego kręgosłup wyglądał tak. No. Kurwo! Ty kurwo jebana! A trener tak. Wiosłuj. Ja jestem twoim trenerem. A czekaj, tu jeszcze... Mam pokazać jak tam. Nie dotykał. Trzeci obóz jeszcze jest. Chuj go to obchodziło. Tak, ale z dziewczynami to jest w ogóle nie temat. Chuj go to obchodziło, że tu się coś dzieje. Człowieku, ten klient kurwa nie istniał. Tylko telefon. Jeszcze się rozglądał. Nie patrzył w ogóle. Ani przez sekundę. Kurwa, nawet przez sekundę nie spojrzał na niego. Jak miał pierdolony banan zamiast kręgosłupa. Ty, a ja ciekawe jak to może ewoluować. Za 2 lata? Ty, ktoś weź biofur. Ty, a za 2 lata? No tak,